Zapraszamy na podcast Samiec Beta podcast dla facetów aspirujących do miana samców Alfa. Cześć, to znowu my, Samiec Beta. Chcielibyśmy z tego miejsca podziękować naszym patronom, patronkom, osobom patronackim, ale jest też coś szczególnego. Chcemy pojechać dla Was na kongres do Gliwic gdzie pan Ziemba, pan Karzełek będą występować i możecie wesprzeć ten projekt na Patronite. Wystarczy wejść na nasz Patronite i tam jest specjalna zakładka. Zbieramy na wyjazd tam, żeby nagrać z tego film. Ale teraz chciałbym podziękować osobom, które wspierają nas szczególnie hojnie na serwisie Patronite. Są to Klaudiusz Holewiński, trener psychologii, Anna Lorenz, Magdalena Kalipso, Paweł Maciejewski, Łukasz Maciejewski, Karolina Matylewska, Marcin Żerko, Krzysztof Maziarz, Sandra Szwarc, Dagmara Godlewska-Bratek, Aneta Pietrołaj-Solińska, Jakub Maciejewski oraz Twój Wujat Tatuażu, czyli Wujek Darek. Bardzo Wam dziękujemy i chciałbym tylko jeszcze dać znać, że osoby, które wspierają nas w tym progu, raz na miesiąc spotykamy się i gadamy sobie o jakichś pierdołach, więc jak macie ochotę dołączyć, to e, zapraszamy, bo nie wszyscy z Was odbierają maile ode mnie, więc słuchajcie ogarnijcie się troszkę. A teraz warning. Jeżeli kogoś bardzo ruszają jakieś takie plastyczne opisy wyuzdanego seksu i przemocy, to może nie być odcinek dla was. Szczerze wam powiem. Podsłuchajcie sobie tylko początek i do zobaczenia za tydzień. A dla całej reszty lecimy z tym. Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Siemano, tutaj Samiec Beta ale mamy dla was główno dzisiaj. Znaczy, ty masz, bo ja nie ukrywam, jestem dzisiaj nieprzygotowany totalnie do odcinka, ale no mogę raz na jakiś czas. Słuchajcie, no ja myślę, że to gówno jest wystarczające. E, trigger warning, to co dzisiaj będę czytał jest fuj chuj obrzydliwe, celowo o, e, używam tutaj wulgaryzmu. Zgaśmy światło. O, zgaśmy światło, to prawda. E, I teraz wyglądamy lepiej, jak ktoś nas totalnie. ogląda więc celowo użyłem tutaj wulgaryzmu dlatego, żeby odstraszyć wszystkich ludzi, którzy są wrażliwi i będą mieli takie o, dobra, nie dla mnie pamiętacie zamierzchłe czasy kiedy <laughs> Czeka, czytaliśmy sobie czekaj, czekaj, bo ja jednak coś ja jedną taką małą rzecz tylko przygotowałem Może jakąś małą rzecz? to, to ma jest ja zrobię to 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 mały wstęp, ty powiesz swoje tak i wrócimy do mojego, dobra? pamiętacie zamierzchłe czasy kiedy czytaliśmy sobie książki Michała Pistoleta albo krakowskiego literata i mieliśmy takie O, ale paskudne. I jest ta książka dzisiaj. A czy jakbyś miał na skali to umieścić? Bardzo ciężko, bo ja to mówię szerzej zaraz. Okay. Bo tam są po prostu pewne podobieństwa, i też pewne niepodobieństwa, i też pewne rzeczy są brzydliwsze i pewne rzeczy są lepsze. Więc to jest tak, że ciężko to porównać, zależy w czym. Okej. Okay. <laughs> musimy zrobić jakąś Wracając do ciebie się skalę mam. gówna jakąś musimy opracować. No, ja mam jedną małą taką rzecz, bo to mhm. jest follow-up do sprawy, o której kiedyś tam chyba gadaliśmy. Robert Karaś, o. Yy, znany yy, sportman rekordzista mhm. dziesięciokrotnych Ironmenów znowu został przyłapany na dopingu i jest to o tyle śmieszne, że on, nie wiem czy pamiętacie, po tym jak go złapali wtedy, to on poszedł do jeszcze wtedy kanału sportowego i się tłumaczył z tego Ustanowskiego, mhm. że ktoś e, mu tam podał jakiś tam jego Maciej Michał, czy on się wtedy jakoś tak nazywał, ten jego przydupa, z co mu to podał. No i że w ogóle teraz będzie czysty i w ogóle y, nic już się nie stanie. No, okazało się, że się stało. Y, jak czytamy w, na pudelku, no bo to jest takie źródło, z którego ja lubię czerpać, no bo to jest konkret. Aha. Mm. Stał się bohaterem boha sportowego skandalu. Udało mu się pobić rekord pięciokrotnego Ironmana tym razem, ale niestety radość z wyniku nie trwała długo. Amerykańska agencja antydopingowa poinformowała go, że w organizmie wykryto pozostałości zakazanej substancji. No i teraz tak, on się tłumaczy, że to jest jeszcze ta substancja, która po prostu była wtedy jeszcze. A, no tak. Że Czy po prostu mu się gdzieś mm. tam. Na, odłożyło mu się, odłożyło mu się na chwilę. Tak i... jak marihuana podobno się utrzymuje w organizmie. Tak, bardzo długo. no to jest dokładnie ten sam case. Y no, i właśnie taka jest jego linia obrony, nie? że on jest sportowcem, on jest bojownikiem, bo wtedy była taka sytuacja. Nie wszyscy może pamiętają, że on brał udział w gali jakiejś free fightowej i on mówił, że ma kontuzję, miał kontuzję, mhm. więc żeby szybciej mu się ta kontuzja zrosła, to wziął te środki, ale on myślał, że one są legalne. Ale jakby no, linia no. była taka, że, na, że on tylko je wziął, żeby, bo ta kontuzja, nie? No, no. No i wszyscy mieli takie. No ale to nadal, w sensie, co to zmienia? W sensie, że gdzieś się regeneruje kontuzja. No, przecież to jest to, dokładnie to samo. E, no i e, głos zabrał Dawid Myśliwiec z Uwaga Naukowy Bełkot, którego ponawiam, jeszcze raz zapraszam. E, I on przeprowadził, i on napisał takiego tweeta, dla osób, które nie wiedzą, to jest taki popularno-naukowy influencer. Tak, bardzo w ogóle fajne treści, tak? Tworzył. polecamy. Napisał, że Robert Karas, przyłapany na dopingu, twierdzi, że wykryto u niego pozostałości substancji sprzed 7 miesięcy. Idąc tą logiką, jak dziś dostanie biegunki, może twierdzić, że to wina gruszek popitych mlekiem w 2019. <grym> I potem jeszcze, i potem jeszcze przeprowadził obliczenia. E, że, Ach, ta przeklęta matematyka. A, a tak na serio. E, drosta, na, drosta Nolon, steryt, który u niego wykryto, ma okres biologicznego półtrwania w organizmie przy podaniu domięśniowym dwa dni około dwa dni. Od poprzedniej wpadki jego poziom w organizmie powinien spaść jakieś 1,260. 000000000000000000000000 razy. Czyli to jest jakiś tam, nie wiem, bazylion, nie wiem, nie znam tylu. E, no, więc ym, Dawid jeszcze próbował wyliczyć, ile dopingu 18 miesięcy temu musiał wziąć Robert Karaś, żeby dziś został mu w organizmie 1 nanogram drostanolu. Jeżeli jego biologia przypomina ludzką, to w lutym zeszłego roku ilość steroidów w jego ciele powinna przekraczać masę wszechświata. Więc... Y... To bardzo śmieszne. To prawda. I to, właśnie to mnie skłoniło do tego, żeby o tym Ale myśleć. czekaj, z drugiej strony, słyszałeś jak naukowcy kłamali w sprawie szczepionek na przykład, tak. nie? No to ja wierzę że yy, Nie ty jeden, bo ob... różne autorytety wzięły go w obronę. O, głównie tak? jego rodzina, <laughs> yy, w sensie żona i teściowa, ale też na przykład Fabiański, o -o. który powiedział, że bardzo łatwo jest przypiąć komuś łatę, ale on nie będzie tym, który będzie na niego pluł. Okej. Okay. Więc fajnie. E... <grym> ale dlaczego jego akurat pytali o zdanie w ogóle? Nie wiem. Może, że też przypały ma jakieś. <grym> A oni nie. A nie walczyli? Nie, z kim on Nie walczy? wiem, ja, ja mam wrażenie, że to jest trochę taka akcja pod tytułem, że gdybym ja coś odpierdolił i by zapytali Daniela Olbrychskiego, no? o co on o tym sądzi. No bo też jest aktorem. Bo też jest aktorem. Ale no tutaj na no inna sytuacja. W każdym razie, no tutaj... Nie, czekaj, to u mnie by było, że ktoś ze sportu, na przykład Chłowczyca by spytali. No, też, też, ma, też ma prawo jazdy, tak jak ty. I no. tak jak ja, bo kurwa wczoraj znałem. Ha! Uh, brawo. Dziękuję. Yy, nie było to tak trudne, jak myślałem, ale... Trzeba było po prostu się nauczyć. Czyli będziesz teraz w końcu mężczyzną, w końcu będziesz Dokładnie samcem tak. alfa, który będzie prół po mieście i narzekał na A na czy masz benzynę? Kurde, benzynka. A, benzynka, dobrze. Tylko benzynka. A ty magla? Ty masz hybrydę, nie? Nie, nie ja również benzynka. Dobrze, benzynka. Eee, pru, 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 pru. A ja chciałem dać radę, bo dużo osób do mnie pisało, że może też w końcu się weźmie, a mogę skalutować. Eee, Mateusz z podcasteksu na przykład. Mhm. Się zbiera, zbiera i jedna z moich rad nie popełnijcie moich błędów. Nie wybierajcie najtańszego kursu, bo ja wybrałem najtańszy, nie będę mówił nazwy tej szkoły, ale. Ja zrobiłam ten sam błąd. Jak ja pierdolę, na kurwa, maj, co to było? Przecież ten kurs trwał dwa lata w ogóle. Chłop mi odwoływał cały czas. że Ja już prawie jechałem na te, na te jazdy, chłop mi pisał, że coś tam nie może kurwa tego. Spoko, było tańsze parę stów, ale jeszcze mnie nic nie nauczył. Ale straty moralne. Tak, jeszcze miał takie coś, że nie wiem. Jadę, coś się ma wydarzyć na drodze, on daje po heblach. Co pan robi? Co pan robi? Mówi kurwa, nie wiem, no jestem trzecią godzinę w samochodzie, kurwa. Nie, nie wiem, co robię, no typie, nie? A teraz sobie wziąłem z panią Agnieszką, mogę to powiedzieć, ze szkoły gazelka. A co tam? Niech ma. To pani Agnieszka wszystko mi wytłumaczyła, nauczyła mnie, jak jeździć na pół sprzęgle, jak wszystkie manewry zrobić. W cztery godziny mnie nauczyła tyle, co ten chłop. E, przez e, cały kurs. Ja czy, bo... teraz, czy teraz jeździsz jak gazelka? Tak. A ja wam opowiadałem, co mi powiedział mój instruktor jazdy kiedyś? Nie. To jest rzecz, którą na stand-upie teraz opowiadam. Ale chuj, e, powiem tutaj. E, jak miałem 18 lat, chodziłem na kurs na prawo jazdy, na który bardzo nie chciałem chodzić generalnie, bo i starzy mnie zmusili. Tak po latach to w ogóle dobrze, bo pewnie bym się nie zebrał teraz, znając siebie. E, no i chodziłem do takiego chłopa, który raz na jakiś czas tak się na mnie wkurwiał, że któregoś zahamował i powiedział do mnie, co zrobiłeś? I, i ja nie mam pojęcia, ja nie, nie, już zestresowany, nie mam zielonego pojęcia, co ja odjebałem. I on znowu, co zrobiłeś? Wiecie, jak do psa, nie? <grym> że mógł mi jeszcze głowę wsadzić w kierownicę, nie? żebym zobaczył, nie? co zrobiłeś. I ja w końcu tak zestresowany mówię do niego, źle skręciłem. I on się patrzy na mnie i ma takie, no co za pizda. Tak powiedział? Tak powiedział. Jezus. A widzicie co ja mu odpowiedziałem? Przepraszam. Przepraszam. Ja myślę, że możemy, o możemy zrobić odcinek okolicznościowy, że po prostu podzwonimy po ludziach, żeby nam opowiadali jakieś anegdoty o ludziach z kursu. No tutaj jeszcze kończąc tylko z tamtego Karasia, taki zrobiliśmy segway. No tutaj odniósł się zbiorowo do mniej przychylnych komentarzy, czytamy na pudelku. I pan Robert Karaś napisał: Jestem wojownikiem. Dlatego wiem, że sobie z tym wszystkim poradzę. Pomyślcie, jakby trafiło na kogoś innego. Myślę, że już takiej osoby by z nami nie było. To, co wielu was robi, ta agresja, wyzwiska, groźby są nieadekwatne do tego, co się wydarzyło. Pomyślcie, zanim napiszecie durny komentarz, a ja dalej robię swoje udowodnię, że mówię prawdę. Miłego dnia. Trochę prawda. W sensie jakby chłop, tylko jakby najgorsze co zrobił, no to przyjmował sterydy, więc. Yy, nie ma chyba sensu mu pisać nie wiadomo jakich tam przykrych rzeczy nie? to prawda, więc nie piszcie jak coś a wiadomo jacy wy jesteście mściwi dokładnie, yy, ja chciałem jeszcze napisać tylko, y znaczy chciałem o tym powiedzieć ale w sumie mi się kurwa nie chce yy, Krzysztof Bosak był u Wojewódzkiego i w podcaście nie wiem, a słuchać. kurwa, dobra, jebać to. <laughs> nie, naprawdę. ale to tylko w z gwoli takiego, że no się odbyło takie spotkanie eee. dobra, słuchajcie Prawie 10 minut już minęła. Ja chyba muszę iść po wiadro na wymioty. Może być potrzebne. No. Może być potrzebne, Magda. Śmiertelne pożądanie Ignacio Szacki. To jest prawdziwe imię i nazwisko? Pewnie nie. Okej. Okay. Bo nawet jest tam taki fragment, bo to jest trochę autotematycznie w tej książce, że tam jest trochę też o ludziach, którzy piszą i ludziach, którzy komentują na Lubimy Czytać. Pada Lubimy Czytać w tej książce w ogóle. Okej. Okay. I ta książka... Y jest chyba w takim nurcie po prostu yy, główno erotyk. Tak ch chyba to jest chyba ta, ta kategoria. Nie, że... Jeżeli słyszą państwo maskarnie, to im po prostu Mateusz przyniósł ciasto zrobione przez jego dziewczynę z galaretką. Yy, więc yy, uważaj, żeby się nie zrygać. No, to są no, bardzo, bardzo śmiałe rzeczy no, tutaj napisane. Słuchaj, czekam. Więc słuchajcie, no to jest tak. W tej książce, w ogóle tak, skąd w ogóle na nią trafiłem? Otóż krążył pewien screen po internecie yy, z fragmentem tej książki i mówię, O, to może być interesujące. I ja przeczytam teraz ten fragment, żeby, żebyśmy wiedzieli po prostu, z czym mamy do czynienia, ok? I, 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 po, i potem troszkę większe wprowadzenie do tego, co to będzie. A teraz tak, trochę bez wprowadzenia, po prostu przeczytam ten to fragment. A tutaj ostatni warning. Jeżeli kogoś brzydzą obrzydliwe brzydoty w słowa. To, to będzie. Tak, i uwaga, to będzie paskudne, więc uwaga. Wkładaj łapę wycharczała. Te słowa zadziałały na patkę przekonująco. Wyprostowała i złączyła wszystkie palce tak, by dłoń stała się jak najwęższa i przystąpiła do pakowania prezentów w cipkę. Palce weszły gładko, lecz nadgarstek nie chciał się zmieścić. Było tam zdecydowanie za ciasno. Dagmara sapała i stękała, co stanowiło reakcję bardziej na ból aniżeli przyjemność. Nie wejdzie, o mi apatii. Pcha i dam radę, na pewno tak, ładuj. Dziewczyna mocnym pchnięciem wsunęła całą dłoń do wnętrza ukochanej, która wydawała takie odgłosy, jakby ją z skóry yy, obdzierali. I teraz tutaj nastąpi taki fragment onomatopejny. I które Generalnie bardzo dużo to jest onomatopei, W ogóle byłem bardzo zdziwiony. Ile jest onomatopei w polskim języku? No, Że, że jest tutaj ich tak dużo. I tu jest. I tutaj to. Mam nadzieję, że dobrze to nazwę, że to są one. Tak? Ona ma Uch, uch, uch! Oddychała ciężko i kwiczała niczym maciora w trakcie porodu. Mówimy o akcie seksualnym, który tutaj następuje. Dalej. Maciora w trakcie porodu, super. Z jej czoła lał się gęsty pot, ucisk na całe wnętrze pochwy dawał przyjemność na niespotykaną jak dotąd skalę, ale jednocześnie powodował ogromny ból. Można powiedzieć, że macica cierpiała pod naporem prezentu, lecz radość z pakowania brała górę nad tym cierpieniem. No pchaj, dalej już się nie da, prezent zapakowany. To wypierdol mnie porządnie, na co czekasz? I to był taki fragment, który krążył sobie po internecie i jest on dość taki... To jest tak, że nie, nie chcę tylko szejmować za, za kinki, jakie ma i tak dalej. Bardziej chodzi mi o sposób, w jaki to jest napisane. Że to jest... Wszystko w porządku, Magda. Cztery razy padło słowo prezent. No właśnie, bo wymyślił tę metaforę z pakowaniem prezentu i bardzo był do niej przywiązany. Tak. Ten no. osoba, który to napisał, tak. Yy, I ja miałem także, kurde, no. W ogóle to jest dość szybko się zdarza w tej książce, akurat ten fragment. Nie, że on okay. tutaj dość szybko przechodzi do rzeczy. A o czym jest ta książka? No właśnie, i to nie jest wcale takie proste, żeby powiedzieć, o czym jest ta książka, dlatego, że jest kilka wątków, które się przeplatają i na koniec się trochę łączą. Okay. Ogólnie jest o takich dwóch. Jak e... w Dylanie. E... <noise> <noise> Czelnie porównanie! Albo w każdym, Lisa i... albo w każdym innym. Filmie. Słuchajcie, też to jest przyprawa, tylko to jest po prostu koks. Nie? Ale że... może. słuchaj, ja ostatnio oglądałem wczoraj faworytę. Eee, to zobaczymy, ile jest części wspólnych między faworytą a tą książką. Słuchajcie, w ogóle, zanim się ta książka rozpoczyna, to może od tego powinienem był zacząć, okay. on, żeby tutaj oddać e, autorowi, że on, jest, on wie, że to jest taka książka, właśnie, bo to jest wstęp taki. Śmiertelne pożądanie to jedna z tych książek, w przypadku których autor czuje się zobowiązany zabrać głos na wstępie. Informuję zatem, iż powieść ta, ta jest fikcją literacką. Oświadczam również, że nie kierują mną żadne pozaartystyczne intencje i w żaden sposób nie popieram zachowań kontrowersyjnych oraz nacechowanych złą wolą, a jedynie opisuję je w celu realizacji obranej konwencji twórki. Jeśli takie tematy jak satyzm, mh, nie będę wypowiadał tego słowa ze względu na to, żeby nas znowu tutaj nie ściągali. Samo, czy mord. ze szczególnym okrucieństwem mogę pogorszyć twój stan psychiczny, przerwi lekturę. Albo słuchanie tego podcastu. <Fred monitoring> Albo słuchanie tego podcastu. I miałem takie, no okej. To okej, jestem zaintrygowany. Jakby powiem, czego nie krytykuję w tej książce. Okay. Nie krytykuję tego, że różne osoby robią różny seks i tak dalej, i mają różne wyobrażenia na temat tego, jak taki seks może wyglądać. Nie, to w ogóle jakby ten aspekt mnie nie obchodzi. Nie uważam, że to jest jakieś super zabawne. Uważam, że co jest słabe i śmieszne też przy okazji w tej książce, to są bardzo takie słabo napisane op opisy tego, co następuje tam. Okej. Okay. I ono to peje, bo są bardzo śmieszne. I będą się często przewijały w tych fragmentach, które będę wam cytował. Będą też takie fragmenty tutaj w tej książce, których nie zacytuję, bo w sensie autentycznie dawno nie było mi tak niedobrze, jak coś czytałem. Bo są tu. Z jednej. Ta książka nabiera nas, że to jest erotyk. A to jest generalnie. No, nie wiem, jak się określa tego typu materiały, ale to jest coś, co pokazuje ci ten jeden pojebany kolega w liceum. Sadistic. Na sadistiku. Albo na jakimś czymś, gdzie trzeba się zalogować przez onion, kurwa, albo. Ciekawe, co ci koledzy robią teraz wszyscy. Macie kontekst, z tymi, właśnie, co pokazywali że... Średnio. No właśnie. Albo taki kolega, który po prostu pokazuje ci, jak wiecie, były jakieś takie słynne Tugers One Cup. To jest w się sensie ten poziom, nie? że to jest naprawdę poskudny rzecz. No tak, sobie. ale wszyscy oglądaliśmy Tugers One Cup, bo byliśmy młodzi, kiedy startowały internety. Nie? A nic innego nie było wtedy w sklepach. No, no to nie. się oglądało, co było, co dawali. No. Ale taki jak. One Cup nie jest jeszcze tak. One obrzydliwe. Man, One Jar. To był. To na przykład to, to jest, jest ten ten hardcore. Jak ktoś chce sprawdzić? No nie tego r, nie róbcie, nie róbcie, nie róbcie nie tego. Robię tego. I teraz moja mama słucha, o czym oni gadają? Więc, no, no dobra, ja może. Do, do, Okej, okay, jest wątek, bo ja może powiem, o czym to faktycznie jest. Czekaj, bo teraz mamy największe zainteresowanie pewnie publiki, to powiedzmy, że można jeszcze kupić bilety na wasze stand-upy, czy nie? <laughs> Tak, można jeszcze kupić na wielką trasę Stand-up Polska. Jest jakby dużo tych przejść. występów w różnych miejscach. Yy, czy wymienialiśmy już te miejsca? Chyba ostatnio wymienialiśmy. A wejdźcie na wielka trasa Stand-up Polska. I na pewno Katowice, na pewno Toruń. To wiem. Na pewno Warszawa, Kraków, te no, wszystkie, takie wszystkie duże miasta. myślę. Tak. Yy, to jest książka o dwóch dziewczynach, które są, są w takiej mocnej, intymnej relacji. Dużo seksu uprawiają. Jak w faworycie? W faworycie tak było? No. Już nawet nie pamiętam, że dawno. No. Będzie porównywało to faworyty, a. rozumiem. Landi morza. W dionie w tak nie było. W dionie tak nie było, to prawda. No i tam potem się pojawia wątek jakiegoś morderstwa i to się potem zaczyna przeplatać. Generalnie, wiecie, fabuła niby jest pretekstowa, a potem, tak jakby w połowie książki, autor miał takie, o kurwa, fabuła. Jezu, zapomniałem kompletnie. Dobra, to się połączy jakoś, nie? I faktycznie nagle jest jakiś gruby wątek taki, że koleś porywa e, pisarki, które tam mają określone pseudonimy, które potem przeczytam, bo były dość zabawne. A oni określają, określa, żeby były oryginalne, więc też ciekawe. Dobra, do mięska. Co tutaj się dzieje? Jakie opisy? Uważam, że są trochę dziwne. Na przykład jest takie coś. Dokończyła robienie minety fachowo z zimną krwią, jak na szlachetną lesbę przystało. I mam takie... No chłopie, kurwa. Szlachetna Szlachetna Boże, Oje. czyli to jest książka pod tytułem Męskie wyobrażenie na temat lesbijskiego seksu? Takie mam y, przeczucie ogólnie. Mhm. Że y, nie, jakby no nie widziałem za dużo lesbijskiego seksu w moim życiu, ale jakby no nie podjąłbym się pisania o nim w taki sposób jak ten pan, na pewno. Y, Albo kurwa no Jezus Mary, jest na przykład coś takiego. Szczytowanie było nieziemskie. Pasywna tak Mara pozazdrościła kochanej tej antygrawitacyjnej wręcz mocy. Zrobiłam ci grzaneczkę z sosikiem. <grym> Co kurwa? <grym> zrobiłam ci grzaneczkę z sosikiem. A może to naprawdę jej zrobię jak? Nie, nie, to, z... jest, to jest to, jest o, seksie. Okay. to jest o seksie. To jest o sekcji. nie zrobiłam. Z al, al, Albo kurwa to. A jest so, dobre. Patrycja wspomaga się dużą ilością keczupu i teraz e, uwaga. Co do chuja? I, i teraz do czego zostanie przyrównany keczup? Czym, czym jest... Do czego zostanie przy... Jakie porównanie użyje? Ale keczup prawdziwy? Tak, prawdziwy keczup. Do miesiączki. Dokładnie. Kurwa, chciałem powiedzieć. Dokładnie. I teraz jest tak. Pat y, to tutaj też zrobimy reklamę. Warto powiedzieć, że Ola Kasprzak z, tak. z ma swój podcast o okresie właśnie. I wyszedł już trzeci odcinek. I w trzecim odcinku Ola tam y, zastanawia się, czy w Hogwarcie mieli okres. <grymne> <Jeżeli> to jest... <grymne> <grymne> I, <Bo jest> <grymne> I jest to połączenie ich historyczne, różne takie tam, że co kiedyś mówili o okresie, coś tam tego z takim właśnie spojrzeniem. No i śmieszne to jest, no bo Ej, to. Totalnie to przesłucham. Zostałem no. zainteresowany. Ale przeczytam wam, jak to dokładnie jest. Nazywa się może Czerwony, ten podcast. Idealny tytuł. <grymne> Patrycja wspomogła się dużą ilością keczupu, który, choć pochodził od zna mało znanego producenta i przypominał krew menstruacyjną, smakował akceptowalnie, a ponadto dostarczał odrobinę cennego potasu. Okej. Okay. Ale w sekcji ona się wspomogła keczupem? Nie, było. To było po prostu sobie coś jedzą i nagle coś tam. I teraz w tej książce też jest taki zabieg artystyczny. Śmiało użyję tego słowa. Jasne. Że w takim... Mm, jest nazywa, jak jest taka pochylona czcionka, kursywą. No. Kursywą jest napi są napisane jak, jakiegoś, jakieś dziwne fantazje i retrospekcje. To nie jest konsekwentne, że czasami są jakieś retrospekcje i myślałem, a to będą retrospekcje. A potem nagle są jakieś po prostu fantazje tych ludzi. A czy ta książka jest ktoś jako redaktor podpisana? Nie, nie patrzyłem. Bo nie wiem, czy pamiętasz, do tej pory było przeważnie tak, że kobiety były redaktorkami tych wszystkich. No to zaraz to Nie, sprawdzimy. Z Ale z racji tego, że le lecę po prostu przez yy, mojego Kindla i mam pozaznaczone fragmenty, to Ale teraz to opowiadaj nam fabułę, bo ja to jest już jestem zagubiony. No to y, generalnie zaczyna się od y, seksu tam między nimi, one gdzieś wychodzą na imprezę, dwóch kolesi tam się przewija, potem się okazuje, że ci kolesi to są policjanci i ci policjanci oni tam są w ogóle, są gejami i oni też, jest tutaj ich seks opisany, ale y, ogólnie to jest wszystko takie wymieszane, że jest na przykład jakaś, coś jest opisanego seksualnie, ale zawsze jest to podszyte jakimś rodzajem obrzydliwości i obrzydliwego skojarzenia, a zaraz potem jest właśnie taka dziwna retrospekcja, która w ogóle jakoś makabrę w ogóle przedstawia. Więc zastanawiam się, kurde, czy to jest kierowane do jakichś takich naprawdę bardzo poważnych zwyroli, czy o co chodzi. Hmm. Ymm... O, proszę bardzo, bo tutaj pamiętam, że przy poprzednich erotykach, które czytaliśmy, yy, pojawiały się różne słowa na, na waginę. Tak. I tutaj możecie zgadnąć, jakie jest to Kurwa, słowo. Kurwa, no jest nie do, Przecież to jest. Na P, na P. Na p. Pizda. Nie. Pieniążek, portmanetka. P-picz. Po... Nie, ale takie, że można się spodziewać mniej więcej tego Pusia. słowa. Pusia. O, blisko. Pimbał? Dobra, uwaga, psitka. A, psitka. A, psitka, A, to. Mocami wyobraźni e. czuła, jak cała piąstka Patrycji wypełniła jej psitkę. No i super. A, no, lubimy czytać, jaką to książkę ma ocenę. Yy, bardzo nisko, 4,2. Co? Czemu? Albo, no Jezus Maria, no, ty, 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 kto po prostu pisze te rzeczy? To jest tak straszne. Nie, nie wiem, czy chcę to przeczytać. A weź tak aktorskim takim przeczytaj, ja, ja podłożę pod to, bo już no o wiele łatwiej mi się podkłada muzykę. Yy, państwo tego nie widzą, ale Magda... Yy, I nie słyszą, ale Magda ma... Coś się dzieje, czy...? Jezu, w, w ogóle patrzcie teraz na ten fragment, który mam przeczytać i, mu, i się staram, Temu, co ja robię, robię ze swoim domem. Ja ty czy ty który? Ten. To jest ten, ten, ten Oreksiu? Nie, to będzie okay. potem. O. Kurde, ale to zaznaczyłeś tego fajnego też nie. To ja trochę dłużej. Znaczy. Kurwiła ukochaną mnie miłosiernie, jebała raz po raz, aż w końcu pozbawiła ją wszystkich erotycznych mocy. Wyszła z niej Prrr. Kurwa, teraz się zaczyna ten fragment. Dobra, trochę rozumiem. Bądź dzielny. Kurwa, moja mama tego słucha. No A, nic. Obślizgła, rozepchana, pochwa przykurczyła się i głośno pierdnęła, wypuszczając nagromadzone podczas dymania powietrze. Wyciekło też sporo moczu. A, czyli to prr, które zrobiłem, to było to. <tedy> <tedy> no i uwaga, i teraz fantazja jest. No? Teraz jest jakaś fantazja nagle. I mam takie, i czytam to co yy, się dzieje? Dlaczego, dlaczego? jakby został tak no. wyprowadzony z równowagi, jak to czytałem. Nagi facet z workiem na głowie leży na podłodze w kuchni. Ona stoi obok z dużym sekatorem ogrodowym w rękach. Co? Co się wydarzy, jak myślicie? E, Obetnie mu pindol. Dokładnie. I jak zostanie nazwany pindol? E, Sekatu... Nie, nie. A, że po prostu jakiś tam fiut, albo coś tam... No nie, e, Spożywczo. A, ogór. Parówka. Nie. nie. A e, Kiełbasa. Dokładnie. A, Kiełbaską gór. zostanie nazwany. I, i mam takie, Jezu, czemu? czemu Ale zostało... jest opisana scena, jak ona obcina sekatorem penis komuś? Oczywiście. I o, jest nawet słowo, ciach! Ale w jakim celu to jest to umieszczone? Nie mam pojęcia. Okay. Myślę, że Shocking wali. Nie mam pojęcia. Okay. Cieszę się, że y, na takim paliwie daliśmy radę 100 odcinków y, dojechać. Jeszcze nie, wiem, <ścoughs> jeszcze nie wiem, co zrobimy na ostatni odcinek, ale coś fajnego na pewno. Dobra, uwaga, bo teraz będą onomatopeje. O, w ogóle tak. A, ważny wątek. Bo one są licealistkami i główną... Co? Tak, co? Są... Nie, błagam. Ale dorosłe! Maturę mają. O nie. O Boże. Ale są w maturalnej klasie, tak? Czyli Czy tak. co? O Jezus. Jednym z bohaterów jest jest kurwa łysy. Taką maksymalnie? Po prostu chłop się nazywa łysy. <laughs> Ale jest dobra. alter ego autora? Yy, nie. Chyba, bo on tutaj... Yy, bo właśnie to jest ta różnica pomiędzy tamtymi książkami, bo tamte książki, które przerabialiśmy te erotyki, one były pisane z pierwszej, z pierwszej, na tak, tak. Że, zawsze że, był tak. taki sam był ten, ten samiec alfa, który pali, śluga kurwa, i pije, i mówi o, kobiety, ja pierdolę. kobieta jest jak, jak książka. Pff, Stałem rano i przemyłem twarz wodą. <laughs> tak, <laughs> tak, na tej tak, zasadzie. Tak, tak. Tu tego nie ma. Ta, ta samtość jakby. Ona jest, ja nie do końca rozumiem po której w ogóle stronie jest autor. Mam wrażenie, że po prostu miał to, miał fantazję, napisał, nie sprawdził ja, i wysłał. Ja pamiętam, sprawdzę tylko jak nazywał się ten autor. Ja przez jakiś czas miałem fazę, do no, że będę pisał fantazje, nie, w sensie pewnie mhm. jakbym miał więcej czasu to bym to robił, mam bardzo mało teraz czasu. W każdym razie e, kosmiczne bobry. Jest taki autor, <laughs> który e, pisze właśnie fantastykę, nie, Aha. ale to akurat kosmiczne bobry to są po prostu rzeczywiście Książka o kosmicznych bobrach, taka fantazja, Aha. że są bobry z kosmosu, które mają jakieś tam przygody i coś tam. Krzysztof Piersa on się nazywał. I Krzysztof Piersa ma swój kanał na YouTubie i on wprost tam opowiadał jeszcze, jak go śledziłem, czyli to tam było, nie wiem, z dwa lata temu czy coś, jak zaczynałem biegać, że on pod pseudonimem napisze erotyk, bo to jest pieniądz w tym. Aha. W sensie, że to jest w ogóle rzecz, że jesteś jakimś tam stałem szacunkiem dla Krzysztofa, bo fajne są te książki, ale. Początkującym pisarzem, który, wiesz, fantazy nie zarobi dużo pieniędzy, ale jak napiszesz coś takiego, to to jest pieniądz, nie? Mm -hmm. Że to jest realna gotówka, ym, która, no to może jest już za grube, ale jak masz te takie książki, wszystkie, że tam ona jest bibliotekarką, a on jest gangsterem, który ma wielką pałę, no to wtedy... Kurde, może coś bogaczem... takiego napiszę. No czemu nie? Ty masz dużo wolnego czasu. A... Nie, no. nie mam wcale aż no, tak nie masz. dużo. No ale z drugiej strony tutaj też jest wydaje hmm, mi się mniej mniej jakiegoś takiego... No kurwa od ręki byśmy to napisali. No. Może na setny odcinek po prostu napiszemy swoje erotyki. takie. Dobra, Super słuchajcie. Pomysł. Jaki no. dźwięk byście <grym> proponowali teraz? Ja niestety S widziałem. Okej, okay, to Magda. Jaki dźwięk? Nie. O, czek to czekaj, ja zrobię, ja zrobię ten dźwięk, a ty powiedz, yy, jaki jest yy, Jak onomatopeja. Stuk, puk. Nie. Nie, to grubiej. Buch. To coś pomiędzy. Jeb. Dobra, czytam. Czytaj. Bardzo głęboko ugniatą waginę. Łup. Łup, 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 łup. Pierdolił dziewuszynę okrutnie. <grym /troniczne> Robił to tak gwałtownie, że nawet nie próbowała współgrać z jego ruchami. Wydawała tylko cikie odgłosy, które wynikały zapewne z bólu macicy spowodowanego zbyt głęboką penetracją. Och, och, uch. Mmm. <grym /troniczne> <grym /troniczne> Jakby ktoś chciał mnie do czytania... Te książki, proszę bardzo. Yy, nie możemy iść teraz do kina. Słuchaj, ja muszę pracować, ja chcę dokończyć tą książkę. Mam teraz rozdział do napisania. Och, och! O, to Uch. dobre, mm. to, to będzie, to się będą cieszyć. Ale słuchajcie, to jeszcze nie wszystko. Oparł rękę o jej głowę i docisnął do siedziska. Obóstwiał to robić. Gdy nadchodził orgazm, ewakuował się z łona. Juste też już przyjemnie świerzbiło, bo dziewczyna nazywa się Jasta. Jasne. Chwycił ją za włosy, drańsko, także zapiszczała i podniósł. We, wepchał penisa do jej ust. Wybuchnął rozkosznie. I uwaga, do czego zostanie przyrównana kobieta, tutaj? O, ulubiony wątek. I to bardzo męsko możecie myśleć. Do czego zostanie przyrównana kobieta? Yy, do samochodu. Dokładnie. Do... A jakiej marki? E, Co? Audi. Nie. Czym? Bardzo męsko myślę. Jeepa. Nie. Ale czemu do samochodu? Ja chyba nie rozumiem. No, że, się, no, że kierujesz samochodem. Nie Tankował tak? ją niczym? Ferrari, nie. E, Lambo. E, Dobra. Malucha. Dobra, nie zgadniecie. Tico. Tankował ją niczym swoją BMK na Orlenie. A -a. Połykała życiodajne paliwo jak rasowa dziwka. Hy! Teraz sobie tak pomyślałem, że nowi słuchacze przyszli do nas z tym odcinkiem to o jest palikocie. Wy wysoki próg wejścia. <laughs> dzisiaj, <laughs> dzisiaj jest od po prostu. Dzisiaj chodzi o Jezus Maria, ale też za to dużo ludzi też zostało przy tym podcaście, <laughs> tak. bo przysłuchali odcinek o krakowskim literacie albo Naprawdę. o Michale no, Pistolecie. No właśnie. Ej, fun fact, słuchałam waszego odcinka o Michale Pistolecie malując to pomieszczenie wałkiem. O, nice. No, tak e... było. I zostałaś z nami. Tak. A my to nagrywaliśmy w pracowni wtedy po Magdzie, którą dostałem, bo miałem wtedy tą pracownię, bo Magda się przeniosła tutaj, tak bo jest. się przeprowadziła. Więc to jest wszystko connected. Wszystko połączone. Dobra, tego nie przeczytam, po prostu bożygnę, bo ale jakby to przeczytać drugą Nie mogę przeczytać. Nie, czekaj, czekaj, bo nie, nie ma sensu. <laughs> y, bo on tutaj, no chłop generalnie przy, przy, przystawił głowę do, do pupy tutaj wybranki. No, no i tam jest, jest opis tego, co on czuje i tak dalej, jest to bardzo niesmaczne, a potem y, co zrobił? Główno czy? Cicho. <laughs> No są normalne rzeczy. No. Dobra, poczekaj. I potem, powie, potem jest napisane, potem jak już no jakby sobie tam powąchał, to i owo, to jest napisane: potem przystawił ucho do dziurki, bo przecież w tym całym szaleństwie najważniejsze było to, co płynęło z wnętrza drugiego człowieka. I miałem takie po chują ucho. Jakby, czemu, czemu autor miał takie kurde, to jeszcze ucho, dobra, faktycznie. Faktycznie tak wygląda seks. Jakby okay. kosmita zastanawiał się, co ludzie robią w łóżku. Fajnie. A, a swoją drogą, a propos kosmity, oglądam teraz serię Resident Evil. Tak, słyszałem. co, fajne? Bardzo fajne. I, I mam wrażenie sami, że to jest tak jakby ten właśnie główny bohater tego serialu pisał tę książkę. Nie? Jakby okay. ludzie w ten sposób współżyją. No mnie zaciekawiła, jak Joanna Pawłowiczkiewicz napisała, że to jest taki serial, że ona by chciała go napisać w sensie, że ten serial jest tak zrobiony, że idealnie, idealnie, dokładnie tak jak ona chciałaby go napisać, ale chyba jeszcze nie ma takich e, skillsów, bo trzeba by być kosmitą, żeby napisać taki serial. Jest naprawdę bardzo dobry, aczkolwiek jest trochę oldschoolowy, tak bym powiedział, że okay. ma trochę oldschoolowy vibe ten serial. Taki, że, oldschoolowy jak? No w takim sensie, że mi się trochę kojarzy y, z takim oglądaniem serialu jak w latach 90. jak byłem dzieckiem trochę. A że... W sensie, że nie jest Mariusz to do Z archiwum, końca... mix, czy... z archiwum mix? Nie, czy nie, nie, bo to jest komediowy serial. Ma, ma, jest przeplatany troszkę poważniejszymi wątkami. Yy, I może to chyba to przeplatanie poważniejszymi wątkami sprawia, że on jest taki trochę... Yy, że, że ma dużo serca. Okay. Jak niektóre takie seriale, jak mi się ma się z latami 90. -tymi. Nie wiem w sumie dlaczego, ale jakoś tak mi się kojarzy. Yy, wracając. Jaki teraz dźwięk, który, uwaga... Yy, znaczy, ja przeczytam i zgadnijcie dźwięk, po, 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 podpowiadam, że będzie tym razem taki bardziej mokry dźwięk. Okej. Okay. Wtłoczył w nią falusa i zaczął rypać ze wszystkich sił. Zaborczo, zachłannie. I tutaj... Ból, ból, ból. Plask, plask. Tak! Jest! Oh! Oh! Yeah! Yeah! Plask, 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 plask. Brawo! Nie eee... mogę, ja już zapomniałem, że to zaznaczyłem, ale dosłownie na drugiej stronie jest chlip, chlap, chlip, chlap, chlub. Chlip, chlap, chlip, chlap, chlub. A, sp a, a spróbuj to na poważnie przejść, tak? Naprawdę takim wiesz. D lektor, płaci prawdziwe. ci Audioteka Dobra. i masz to przeczytać. Dobra, uwaga. Prucie jej takim sprzętem. Nie tylko go podniecało, ale również uspokajało. Wyglądał jak małe dziecko bawiące się nowiutkim otrzymanym w prezencie gadżetem. Chlip, chlap, chlip, chlap, chlub, chlub, chłup. Cipka Karolci była tak wilgotna, że po kurwa, nie mogę z tego Nie. O Jezus. Ale dobrze ci szło. A, 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 dobra, dokończę. Zaczęła szczytować. Orgazm był długi i obłędny. Gdy doszła, wyjął z niej dildo. Pryk, plut. Okej. Okay. Skurczącej się po skończonej zabawie pochwy uszło powietrze, a towarzyszyły temu charakterystyczne, pierdzące dźwięki. Ja tu widzę kątem oka, podoba mi się, że nie zaznaczasz, że to jest taka książka, że nie zaznaczasz cytatów typu obsrałaś zabawkę, nie, tego wysyczał. Nie, zaznac nie zaznaczyłem. Spoliczkował dziewczynę. Nie, o, to, Dobra, tam już nie chcę czytać. Jezu. Powiem że to jest bardzo zła książka. Ja starałem się wydobyć z tego, co się dało, żebyśmy chociaż mieli trochę zabawy z tego, Słuchajcie, co autor namodził. no z tego cytatu, co teraz zaznaczyłem, między zaznaczeniami Mateusza, to tam jest dziesięć y razy gorzej jeszcze, no. Ale to dobra, A jaka jest fabuła teraz tutaj, bo Opo nie opowiadasz fabuły w ogóle, co tu się dzieje. No to, to ja, słuchajcie, do ja... tej pory jest po prostu jebańsko, ok? Jakby nie interesuje się za bardzo, to jest po prostu chodzi o jebanie. Ten idzie się tam pojebać, te, ta idzie tutaj. No generalnie dużo ruchania. Okej. Okay. Jezu, ile razy ja już powiedziałem brzydkich słów tutaj? To podkaście. prawda. To a propos, Dzisiaj będzie chyba rekord, mam wrażenie. A rażenie. propos ruchania, trochę zrobimy segway. <laughs> e, słuchajcie. O... Co możesz miś do powiedzenia, a propos, no słucham. E, słuchajcie. Oglądaliście może film garsoniera? The Apartment z 60 roku? Nie. nie. Jezu, co za cudowne kino. To jest yy, tego samego reżysera, co Bulwar Zachodzącego Słońca. No a i Michał Ależczyk, spoiler Spoilermaster, tam gadał cały czas o tym filmie, jak robi odcinek o Bulwarze Zachodzącego Słońca, że genialny, trzeba obejrzeć, coś tam umieścił go w top 100 swoim. I obejrzeliśmy z moją partnerką i naprawdę jest wspaniały. Opowi jest film z 60 roku, mhm. a totalnie opowiada jakby o problemach nas dzisiaj, że jest chłop, i taki jest cały plot, że jest chłop, który pracuje w korporacji i robi tam nieważne co, w sensie jest jakimś trybikiem po prostu w korporacji. I ma mieszka w tytułowej garçonierze, na, na którą na go nie stać, bo zarabia tak mało pieniędzy, że długo stać, żeby było płacić to mieszkanie, więc podnajmuje swoje mieszkanie wyżej postawionym ludziom w swojej firmie, jak sprowadzają tam dziewuszki. Mhm. I na przykład dzwonią do niego: Słuchaj, Wbijam do ciebie dzisiaj na noc, wypierdalaj z mieszkania. I on wtedy musi iść na dwór i sobie chodzić po jakby osiedlu. No taka komedia obyczajowa. Mhm. No i jakby jest poruszane i wątki po prostu mm, jakiegoś takiego zdrady małżeńskiej, właśnie tego kapitalizmu, jak cię drynuje po prostu ze wszystkiego. To bardzo fajny w ogóle pomysł. Wspaniały i e, ten reżyser właśnie, teraz zapomniałem nazwiska, ale on w ogóle się urodził na terenie Polski, mhm. no i wyjechał do Stanów i tam w duecie rob, robili z takim drugim typem. No wspaniały film. E, może kiedyś jak pan Oleszczyk wróci z Ameryki, to może by, byśmy pogadali. I tam jest też dużo jebania w każdym razie, bo te chłopaki wszystkie z dziewczynami tam balują. Back to you. Uwaga, w tej książce jest też miejsce na katechezę. A. Oh. I oczywiście ksiądz ma nie ma lekko, no bo jest łysy na katechezie. I co się, uwaga, dzieje? Na dzisiejszej katechezie porozmawiamy o zdolności przebaczania. Rozpoczął tubalnie nic tak nie umacnia Boga w człowieku, jak wyrozumiałość dla błędów bliźniego. Łysy skwitował te słowa burowatym śmiechem. Super! wykrzyczał. Teraz nie ksiądz to powie ministrantom, w których usta zostały wepchane kościelne kutasy. I miałem takie, o! To jest takie naprawdę konkretne, co można powiedzieć, księdzu na Katechezie. I to mnie trochę dziwiło, bo potem się okazuje, że w ogóle ten łysy jest synem jakiegoś super wysoko postawionego adwokata, jakiegoś najlepszego w Rzeszowie okay. bo się w, Rzeszowie dzieje w ogóle. I ze to, wszystkich miejsc. Ze wszystkich miejsc. Jest no z jakiegoś powodu Rzeszów. I skoro Katecheza, no to słuchajcie, Papież Polak. Ale to jest katecheza w liceum? W liceum? Gdzie? W liceum, tak. Czyli łysy też jest licealistą. Tak, też jest licealistą. Czyli to jest po prostu polska euforia. Razem z Jessica czy Chyba z kimś tak? tam? To jest polska euforia. To jest w prostu. zasadzie taka polska, naprawdę jest euforia po kurwa miesiącu w Polsce. Czyli łysy jest elordnim po prostu. A w ogóle dzisiaj przeczytałem, że nie będzie z trzeciego sezonu i kurwa, bardzo dobrze. Nie bo... będzie? Nie będzie. Ale chyba nie padło konkretne, że nie będzie tylko no dobra, że No dobrze, ale to opóźnienie. co, będą ich odm odmładzać kurwa cyfrowo, no, no, w sensie oni są już dorosłymi ludźmi, wszyscy. Ale byli też wcześniej i no no to dobra, nie no, to nie przeszkadzało. Pod koniec już, no nie wiem, w sensie ten Elordi, no przecież już dorośnie ode mnie wygląda, nie? No ale czekajcie, bo ja powiedziałem papież Polak, no. a, a ja my powiedziałem co? Sydney Sweeney. A, a ty powiedziałeś właśnie. No, i, a, kto ja ty... wolę Sydney Sweeney. <laughs> ja, ja też. <laughs> Ale w ogóle jak czytałem do tego fragmentu, to miałem takie, nawet tutaj. <laughs> nawet tutaj po prostu. Ignacio Szacki, co by nie mówić, papieża Polaka szanuje. Zadanie polegało na interpretacji pewnych słów wypowiedzianych niegdyś przez papieża rodaka. dotyczyło, dotyczyło one miłości i głęboko wryły się w pamięć zbiorową Polaków, bo to było zadanie na katechezę, mhm. po prostu. No i tyle. I koniec papieża Polaka. No ale się pojawił, pojawił się. Ty, ale Ignacio Szacki to jest chyba prawdziwe imię i nazwisko. Nie A nie żywy. Dobra, nie wiem, czy. W sensie jest na Lubimy Czytać, że to jest pan Kamil. Ehm. Okej. Okay. Fajnie. A wejdę sobie na Instagram do niego zobaczyć, ale może czytać dalej. To jest akcja, że tam jakiś facet próbował kogoś napaść i jest znowu są jest tup, 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 człap, 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 człap. Zdrawiam się nad intencjami autora, który tak wiecie, pisze, pisze sobie jakiś fragment, co się dzieje, i ma takie. Kurde, ludzie sobie tego nie wyobrażą. Dźwięki, dźwięki, ja sfera audialna. Czy... Właśnie, ja czytam dużo teraz o pisaniu i po mm. prostu trzeba y, jak najwięcej sformułować. Angażować zmysły. Tak, żeby to była taka synestezja, że czytasz. Dlatego w stronę słyszysz... na przykład. Nie? I od razu jesteś tam, nie? Um, no, Ja teraz y, zacząłem czytać y, taki tomik opowiadań Chipsy dla gości. Um, i tam jest yy, tak, Natalki Suszczyńskiej i tam jest pierwsze zdanie yy, takie, że był tydzień, kiedy wszyscy pier, pierwsze zdanie opowiadania był tydzień, że wszyscy w szkole rozprawiali o nawiedzonym domu i to jest takie pierwsze zdanie dla mnie, że mhm. kurwa znowu mam 12 lat i jestem w podstawówce i rzeczywiście wszyscy tam rozprawiają o czymś, nie? I generalnie ta książka ze strony na stronę jest coraz gorsza. Jest coraz gorzej. Jest to jest tak, że autor miał takie, kurde, tu już, dobra, odbębniona, tutaj śmierć taka, że tutaj ktoś kogoś potrącił, tutaj to. No dobra, no to nekrofilia, nie? No to jedziemy, nie? I jest nekrofilia, kurwa. I masz takie, ja pierdolę, no kurwa, chłopie. I nie, tego nie, przeczy nie przeczytam, ale jest w tym fragmencie pod wodni stykał, więc... Yy... Czy my oznaczamy Ech. pana Ignacego Oszackiego autora? Nie. Ja nie, bym nie. go oznaczył. E, pan Ignacio ma 600 polubień na e, tym. Na to jest Instagram, no. To jest Instagram. E, I co, gra na skrzypcach. E, nie wiem, czy będzie audiobook. Chyba nie. Ty, ja, ale ta książka jest. Z końcówki zeszłego roku. I też nie zrobiła jakiejś super kariery, i naprawdę w sensie nie kupujcie tego nawet. E... Ja to mam w tym, w Legimi akurat. No właśnie, e... jest na Legimi. Więc e, komentarz Karolina Wilchowska. Gratuluję, uwielbiam książki, które się wyróżniają. Są kontrowersyjne, i szkoda również, że wielu wydawców zamyka się na te tematy tafu, A świat przecież nie jest wcale słodki i różowy, tylko miewa, jak na przykład w przypadku Twojej książki, kolory tęczy, jeśli rozumiesz, o czym mówię. Powodzenia i wytrwałości w działaniu. Jakim kolorem jest nekrofilia? Nie mam pojęcia. I nie wiem w ogóle po co to jest. Nie, że. Ech. Zastanawiam się w ogóle, naprawdę miałem dużo filozoficznych przemyśleń przy tej książce. No. Na takim poziomie. No, Ale o to chodzi w, lipe, w literaturze, żeby cię właśnie pobudzić do myślenia, do odczuwania. Słuchajcie, to się przez przypadek stało. Nie? Bo, Włącz myślenie, Mateusz. Studiowanie literatury jest niczym innym jak studiowanie wiedzy o człowieku. Nie, bo na przykład w jakimś stopniu, jak na przykład ogląda się horror, no to też w zasadzie z się swoim takim gustom, gdzie dzieją się jakieś poskudne rzeczy i tak dalej, nie, że jakby jest to takie igranie trochę z takimi strachami wewnątrz nas, tak? Hmm. Ale no wiadomo, w sensie ja na przykład nie jaram się kinem kl klasy B takim właśnie y, ala Piła, ale taka jeszcze wiecie, jak są te takie jeszcze gorsze filmy niż Piła, nie? No, ale Piła to był bardzo dobry ja, film. Nie, nie, Piła jedynka była ok, to też jakby może zły przykład, ale no nie wiem, y, Ludzka stonoga. Ludzka stonoga na a. przykład, nie? Mm -hmm. No to to jest taka ludzka stonoga, nie, że jakby Idziesz tylko w samą obrzydliwość i niewiele z tego wynika, nie ma nic, z, za czym możesz iść tak pod kątem jakiejś... Mimo wszystko sztuki, tak? I zastanawiam się też w, w kontekście te, muzyki, którą słucham. No, słucham Def Metal, on by, bywa bardzo taki pro, prosty, prostacki i tak dalej. Daje mi to jakieś takie, no nie wiem, jakąś taką pierwotną adrenalinę, że sobie słucham czegoś bardzo mocnego i czuję, że mi się to wyrównuje z jakimś takim y, y, moim, powiedzmy, spokojem codziennym, nie? że jakby pewien rodzaj takiej równowagi, ale przy tym zastanawiam się, kto potrzebuje tego w życiu, nie? kto potrzebuje takiej no książki. No wiesz, może być tak, że to jest napisane jednak z myślą o bardzo wąskiej grupie osób, które mają właśnie takie gusty jeśli chodzi o seks, nie? I o opisy seksu, wyobrażenia albo seksu i tak dalej, nie? Albo osoby, które... Yy... Słuchajcie, ja powiem, co autor mówi na ten temat, no. jedni szukają w książkach dobra i prawdy, drudzy wręcz przeciwnie. Między innymi na tym polega piękno fikcji literackiej. Jak nie Orwell. Niektórzy już się przekonali, że śmiertelne pożądanie, no... Wy, jak słuchacie tego, co się przekonaliście, to ode mnie, to powieść o znaczącej sile rażenia, która wykracza poza standardy mainstreamu i łamie tabu. Zresztą jedna z pierwszych zapowiedzi informowała, że utwór powstał, by sprostać wymaganiom czytelników spragnionych ekstremalnie mocnej, niczym nieskrępowanej ekspresji artystycznej. Motywy w powieści? Znak zapytania? Grafika pokazuje, że wszystkie można skondensować do jednego słowa. I tym słowem jest szok. No, byłem zszokowany, osiągnął pan Ignacio swój cel, i teraz yy, yy, kolejna zagadka. Czekaj, bo jeszcze <grym> tylko przeczytam, bo <po> tu. <grym> Okej, okay, no, Logline, który zapowiada tą książkę. Tę książkę. Tę książkę, przepraszam. Kulturalne, ma, kulturalne ddy, ddy, ma, Śmiertelne mamrytanie. pożądanie splata los nimfomatycznej pary maturzystek i dwóch zakochanych w sobie policjantów. Trzy kropki. No kurwa, no kto by nie chciał tego przeczytać? Co? <grym> Policjanci zakochani w sobie. No i ci, oczywiście ci policjanci, ten ich seks jest tak pokazany. Yy... W sensie, że jest pewna doza romantyzmu, mimo wszystko, w tym wątku e, lesbijskim. E, a tam ten wątek homoseksualny jest taki, jest taki po prostu pierwotnie zwierzęcy, tak jakby nie wiem, celowo odrzucająco napisany. W sensie, nie, nie, nie wiedziałem za bardzo, co chodzi, nie? Że, i, i dalej nie rozumiem tego. E, no ale zagadka. Jaki kolejny dźwięk? Jest teraz przy seksie dwóch panów, tutaj, policjantów. No ale to musisz kontekst specyfikować. E, no tak dobra, ja przeczytam opis, aby do dobierzecie dźwięk, dobra? No. No. Dawaj. Dwa na napodziwiędre worki mosznowe lekko się zderzały, potęgując podniecenie. Na efekt w postaci rozkosznych orgazmów nie trzeba było dużo czekać. Dwie obfite porcje świeżutkiego, cieplutkiego nasienia wystrzeliły w tym samym czasie, przyjemnie obryzgując ciała zakochańców. Oskar skrupulatnie wycisnął resztki soków i puścił penisy. I teraz jaki dźwięk by to ilustrował według Was? To wszystko? Co tak. co przyczytaś? Tak. Stuk <laughs> No nie wiem. Podpowiem. No plask No ale na P. Plask? Nie. Pist. Prawo i sprawiedliwość! Pręcz skaczonych! Dobra, uwaga. Pac, 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 A, pac, pac. pac. No tak. E, Było fajnie. tak blisko. Ale kurczę, w ogóle nie wiem, czy wy znacie już w ogóle świat y, tych Instagramu y, i tych takich. No, no właśnie. Influencerów jeśli chodzi o książki. No tak? właśnie, ale no. słuchaj, ale to jest... w idealny momencie w ogóle o tym bo o tym jest trochę też ta książka. Okej, okay. bo to jest taki zamknięty, bardzo dziwny świat, gdzie osoby, które piszą książki, promują te książki. Tak. I tam chyba nie ma jakby dopływu zewnętrznych czytelników i czytelniczek mi się wydaje. I to jest taki obiekt zamknięty bardzo, no bo przeważnie oni wydają albo własnym sumptem, albo jakimś tam tym, co się nazywa... Vanity e, Press, czyli firma, która jest założona tylko po to, żeby golić frajerów, którzy są zakochani w swoim pisaniu, nie? Okay. Czyli na przykład ja mówię, słuchajcie, zakładam wydawnictwo posami z beta, wysyłajcie nam maszynopisy <gry> swoje, będziemy wam to wydawać. No i jakby wydanie kosztuje na przykład 50 tysięcy, z czego wydamy na to 10 a 40 się podzielimy, nie? Kurde, no, słuchajcie, to wysyłajcie może rzeczywiście. <gry> I by się okazało, że na tym w ogóle pieniądze zrobimy w Pastycznie. życiu. No dobrze, dobry pomysł. A wysyłajcie, a co to? No i właśnie, a propos tego boku Instagramu, no to tutaj się właśnie cały taki wąteczek tutaj, roi, który jest trochę takim z przymrużeniem oka, ale też nie jest, ale trochę jest przymrużenie oka, ale to jest trochę takie też nie wiadomo, czy autor po prostu się nie bezłośliwy i nie spełnia swojej własnej fantazji. Okay. Bo tu jest tak, że y, Koleś porywa autorki, które piszą. Ale, okay. ale te autorki brzmią jakby były wyjęte właśnie z jakiegoś takiego dziwnego Instagrama, do którego nie mamy dostępu. Okay. Czyli do ludzi z grona po prostu Ignacio Szackiego. Czyli porwałeś mnie tylko dlatego, że twoim zdaniem moja powieść jest słaba? Wiki prychnęła śmiechem rozpaczy. W ogóle bawię że jak się prycha śmiechem rozpaczy? <grym się <grym się <wziął> za mało rozpaczy. A, racja. Bez rozpaczy. Kurwa, rzeczywiście. Cześć, spróbuję prychnąć śmiechem rozpaczy. Poczekaj, ścisz no mikrofon. Ty, ty przecież kończysz szkołę aktorską, mnie. <głos> 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 Za <Nie>. mało ściszyłam. <głos> <głos> eee, Dobra, czytam tak dalej. Teraz każdy może sobie zrobić w domu takie ćwiczenie, prychnąć śmiechem, rozpaczy. Śmiech rozpaczy Porwałem cię, bo uważam, że zupełnie nic nie zasłużyłaś na ten debiut. Nie potrafisz dobrze pisać, lecz w przeciwieństwie do uzdolnionych pisarzy, masz ogromną bazę fanów i to daje ci nad nimi przewagę. Wydawnictwa wolą inwestować w szybko piszących grafomanów, takich jak ty. Przyciągających dużą publikę, a nie w pisarzy, którzy mają prawdziwy talent, ale piszą wolnie i są kompletnie nikomu nieznani. No, no są, tak. To łatwo. Ciekawe, czy Ignacy Szacki szybko napisał książkę, czy wolno? Eee, a jak jeszcze raz dziewczyna ta się nazywa? Tak, którą porwał? No. To dojdę do tego, A, jeszcze, okay. to spokojnie. Bo y, ten. Chciałem tylko powiedzieć, że czasami idzie rozpoznać głos autora w y, dziele kultury, i wydaje mi się, że to jest głos autora w dziele kultury. Podkastek ostatnio robił odcinek o filmie Tato. I jak słuchałem tego odcinka, to sobie zdałem sprawę, że też moglibyśmy zrobić równie dobrze odcinek o filmie Tato, bo to jest taki y, kamień węgielny dla wszystkich alimenciarzy w Polsce. <grym> I totalnie moglibyśmy zrobić o tym odcinek. E, tylko nie wiem, czy byśmy, Chociaż w sumie oni bardziej mówili o... W sensie podcastek, opowiadali film i em, jakiś tam społecznych rzeczach. No może warto by, kiedyś może wrócić, bo to jest taki naprawdę taki alimanciarski kino, nie? I tam jest kilka momentów, gdzie właśnie jest głos Macieja Ślesickiego w wiek, wieku 29 lat bardzo go słychać, nie? W sensie... 29-letni reżyser. Jego mama jest producentką. A, dobra, to wiadomo. E, uwaga. Uśmiechnął się szeroko. W sceniczny sposób zdjął zatyczkę z opakowania zupełnie tak, jakby walczył na wojnie i usuwał właśnie zawleczkę z granatu, który zaraz ma wylądować w bunkrze wroga, aby go zdetonować. O czym jest mowa? E, czekaj. E, o zatyczkę. prezerwatywie. Dobra, Nie. Tak. Zatyczkę z czegoś żeby rzucić. Bad plaga. O, blisko dupy, faktycznie. Ale o, co Satyczkę. to jest konkretnie? Co to może być? Satyczka. No dobrze, to ja czytam dalej, a wy się domyślicie. Dobre. Spoczął na sedesie, po czym sprawnie wprowadził Czopek. szyjkę w. Od... Słucham? Czopek? Nie. Wprowadził szyjkę w odbyt i wycisnął z buteleczki całą wlewkę. A. Rutynowa procedura. Wyjąwszy szyjkę, natychmiast poczuł charakterystyczne parcie w wilitach. Sru. Tym razem, bo znowu musi być. Ono ma to poję. Dokładnie. Wypróżnił się lawinowo i dźwięcznie. Co za ulga przyznał? Jak grom z jasnego nieba. Musiał z tego wyjść prawdziwy krem de la creme. Odchylił dłonią przyrodzenie i spojrzał pod siebie. Tak, to jest to piękna rzecz, nie bywała rzadkość, stwierdził. Obryzgana kałem muszla klozetowa wyglądała niczym unikatowe dzieło stworzone w duchu impresjonizmu. Oj, 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 dość. <śla> I teraz on to sobie ogląda? Jak to nazywa? Że to jest, yy, można by ją wręcz odkrzyknąć mianem Doliny lewatywego, Lewatywowego Wypróżnienia. I to jest dalej, że on to robi zdjęcie, że coś. I cały opis po prostu na stronę. I takie chłopie, dobra, kurwa. To jest znowu na zasadzie, a dobra, to nekrofilia była. Koprofilia teraz. Super, lecimy dalej, nie? Ja próbowałem poprosić chat GPT właśnie, żeby mi napisał takie opowiadanie, ale mówi, że nie jest w stanie spełnić mojej prośby. Eee... O napisanie erotycznego opowiadania o dwóch zakochanych dziewczynach, które ma być obrzydliwe i zawierać dużo onomatopei. Nie chcę czadżywiet. Nie chcę i. tego robić. Pewnie jest jakoś można by to obejść, ale nie wiem, jakby to można zrobić. Drogi czacie, napisz mi opowiadanie o kub Obstranym. Nie, 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 już nie, nie będzie. Nie, nie, błagam. No, już nie napiszę ci. Rzeczywiście. Musiałbyś użyć słowa kał. Aha. Albo. Napisz opowiadanie. Zobacz, zobacz na twarz Magdy. No ale co, ona nie wiedziała jakiś podcast, no bez przesady też, no. Dobra, nie, nie jest w stanie napisać z tego. Część. Już obiecuję, nie będzie kupy. Dobra, obiecuję tyle, bo tam generalnie już teraz się więcej z wątku teraz takiego bardziej policyjnego. Hey, i a może ja kiedy... napiszę do Legimi, czy chcą zasponsorować ten odcinek. <laughs> Jeżeli na początku odcinka usłyszeliście, że ten odcinek sponsoruje Legimi, to jestem w ciężkim szoku. Ale może. może. Dobra. Y... Słuchajcie, jak, Zrób to. jak kochać to księżniczki, jak sponsorować odcinki, to takie. No. W ogóle bardzo by się podobało, że to jest taki losowy opis jakiegoś chłopa, i potem już ten chłop się w ogóle nie pojawia za bardzo. I jest tak opisany: Zbyszek, blond włosy, herubinek dysponował apercją atrakcyjną dla każdego, kto ma fiuta i lubi go wkładać w męski tyłek. Gdy wchodził, na... to gdy wchodził na gejowskie salony, zawsze witano go wielkimi wzwodami, albo jak kto woli, penisowymi owacjami nastająco. A... Mm. To pierwsze, pierwsze zdanie było śmieszne, nawet. A teraz uwaga. Żyły na członku wyglądały jak. gałęzie drzewa. O, to ładne. Jak. te, wiem. górskie potoki. A pomyśl jak. Delta Nilu. A wyobraźcie sobie, nie, to zbyt takie, już arty... artystyczne. Wyobraźcie sobie, że jesteście. mechanikiem. I piszecie to. Żyły na członku wyglądały jak. Kable. O! Tak! Dobrze! Jak kable Hamulcowe. od... Od elektrody. Od akumulatora. Dobra, to już nie zgadniecie. Od bomby. A. Kable od bomby? Jak kable od bomby. A co? Kto mu zabroni? Kable od bomby. aż takie te małe kabelki. No. Dobra, a jaka jest fabuła? No bo tak kude, ja będę cały czas... Ja, ja bardzo myśl, chcesz fabuły widzieć. Tak, ja myślę trzyaktowo o życiu. No, no słuchajcie, no bo to jest generalnie tak, że no jest fabuła, ale jest więcej... No w sensie to nie jest, no jest dobra, ważne. Ja no dobra, ja rozumiem. No jest to ważne. No. Kurwa mówi, że dwóch policjantów i listki. No to chyba jest to ważne. No, dobra, to teraz na przykład w tej części książki jest w ogóle o tych policjantach tylko, że oni się tam rypią i w ogóle ruchanko i tak dalej. Ale w międzyczasie pojawia się ten wątek tego porwania. No i to się zaczyna splatać. I w ogóle słuchajcie, dobra, to już zdradzę, to już zdradzę, że okazuje się, że jednym z tych porywaczy jest jeden z tych policjantów. Co? Takie jajca. Słucham. I oni, on sam siebie ściga, tak? Nie, nie, nie. On, on po prostu jakby korzysta z okazji, bo może na przykład komuś coś podrzucić i on tam podrzuca telefon jednym, jednym, Jak Jak w faworycie. W faworycie, dokładnie. E, czekajcie, bo teraz. Bo tutaj dużo nie zaznaczałem, właśnie, dlatego że ten wątek jest po prostu nudny i nagle. Bo tak jak mówiłem, bo tutaj w pewnym momencie autor ma takie, o kurwa, fabuła. E, o, i dobra. Zniknęły kolejne dwie pisarki: Cassandra Blankiewicz i Monika Lis. Od razu rozpoczęliśmy poszukiwania. Co ciekawe, wszystkie trzy łączy fakt, że są młode, utalentowane i mają chwytliwe pseudonimy. I teraz uwaga, jakie to są chwytliwe pseudonimy. No powiedziałeś, Cassandra. Nie, 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 Wiki Luzak, Kasa, Blanka i Mona Lisa. Uuu. Mega chwytliwe, co nie? Ale zaraz tutaj koleś, wiecie, tak chyba autoświadomie. To taki chwyt marketingowy, wyjaśnił Czech. Tworzą własną markę, a chwytliwy pseudonim zwiększa rozpoznawalność. Ale my nie o tym, szefie. I tu Ignacio Szacki mruga tak, do nas, tak. bo ja jestem Antonio. Tak, tak. Albo no, no, no i... Ale kurde, jest to prawda, że w tym świecie takim właśnie bookstagramowym tam musisz mieć taką ksywkę, nie? Tak, że nie możesz być po prostu... Tak, Tomek jakiś tam, czy tam... Albo Henryk Sienkiewicz. Tak, nie? to by już nie przeszło. Teraz Henryk Sienkiewicz by był... Henry Bigger. He Henry Bigger. Dobra, uwaga, kolejna zagadka. Jaki jest dźwięk onanizowania się? I tu najprościej myślicie. Ale myślcie. męskiego, czy żeńskiego, Męskiego, czy męskiego, 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 męskiego bo tu już tu jest o policjantach. To klap, jest. klap, klap, klap. Okej, okay, nie, ale myślcie tak najprościej jak się da. Najprościej. Tak jakbyście robili komiks w internecie. Fab, fab, fab. Tak jest, Aaaa. Magda się po prostu jest. Tak. Ja rozpierdalam to. No bo ona pracuje dźwiękiem po prostu. A czekaj, że... to znaczy, tak. razy Dźwięk jest napisane to jest fab, jej żywioł. Jest... Jakby... Siedem razy jest napisane FAP. Ja myślę, że wiesz jak to wyglądało? Kurwa, ile tam jeszcze mam znaków. Dobra, jeszcze te. No to zapełnię tutaj. FAP, FAP, FAP. I tu dalej znowu jest FAP? I znowu jest FAP, FAP tutaj, tak? Ja nie mogę. Na bo... stronie dalej. I kończy się rozdział? Boom. <śm> 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 Położył palec na spuście, bum. Bum, dokładnie. I znowu wracamy do wątku tutaj y, naszych kochanek. E, tutaj było, proszę bardzo... A ile stron ma ta książka? Y, nie pamiętam. A, bo to jest na tego. No, nie, nie mogę to sprawdzić. No, nie, nie. Może zobaczyć na tak tym, tak. na Lubimy hmm. Czytać. A, to może przerwa na Little Susan, użytkowniczka internetu i też bookstagramerka, napisała recenzję tego, bo to jest no, fajne, że dalej. oni sobie tak piszą recenzję nawzajem. Nieczęsto u mnie takie treści, najwięcej erotyzmu do tej pory było w ekstremie, whatever, ale gdy napisał do mnie Ignacja Szacki, autor, porozmawialiśmy sobie i uznałam, że spróbuję się z takim gatunkiem. Śmiertelne pożądanie to właściwie historia w dwóch aktach opowiedziana przez dwie różne pary, Dagmarę i Patrycja oraz Romana i Oskara. Strony ociekają doznaniami, a także niebywałym słowotwórstwem i kreatywnością autora, jeśli chodzi o nazwy dla miejsc intymnych. Wink, wink. Emotka mrugnięcia okiem. Dużo namiętności, nieco mniej kryminału. Ten wątek jest tylko delikatnym tłem w książce. Dwa totalnie odmienne światy dziewczyn z liceum, które dopiero odkrywają swoją seksualność, i policjantów prowadzących śledztwo połączą się w najmniej oczekiwanym momencie. Dziękuję za możliwość poznania tego gatunku, ale muszę powiedzieć, że erotyki są nie dla mnie. I jest załączone zdjęcie ee, w staniczku, no. No, a jak inaczej byś. I na Majciochach. Tę książkę tutaj proszę bardzo rozpromował. Może my też powinniśmy zrobić zdjęcie, próbując I Teraz po w ogóle na gacie. W staniczku. W staniczku. E... Kur, czemu nie w sumie? No i słuchajcie, teraz ten fragment, którym zachęcałem was. do tego, a. że... A no. <laughs> Reksio? Tak. O Zdradzę trochę kuchni. Napisałem na naszej wspólnej konwersacji. E... Nie, czy do... nie, jak to było? Magda zapytała, czy będziemy we dwójkę tylko dzisiaj w odcinku i na no to Mateusz Wysłałem wysłał ten... fragment. Przez moment leży, gapiąc się w sufit, a później wsuwa dłoń pod spodnie od piżamy. Bynajmniej nie po to, żeby się podrapać. Zaczyna szarpać poruszkami łechtaczkę, jak Reksio siekaczami szynkę. I to jest coś, co by totalnie napisał krakowski litera. To jest totalnie z jego repertuaru. Nie, ja myślę, że Reksio szarpiący szynkę, że to by było zbyt prozaiczne dla niego. Ale tam były takie fragmenty. No nie, no totalnie były właśnie, że... Czy, uwaga, ankieta, czy Reksio szarpiący szy szynkę jest hot? <tryk> <tryk> Trudno powiedzieć. Chyba nie. Eee, czekajcie, a kurde, a czy sprawdzałeś może, bo ja go chyba zablokowałem i trochę zapomniałem o jego życiu. Krakowski... A swoją drogą... Eee, czy on przy... coś wydał może? Te teraz już chyba, mamy chyba odpowiednie porównanie, co mi to przypomina, te opisy seksu. Y oglądaliście film y 40-letni prawiczek? No. to jest, jest bardzo fajna komedia, tak swoją drogą. I tam jest taki fragment, w którym y siedzą faceci i się przechwalają, kto co z kobietą i tak dalej, i nie. tak dalej. Nie? No i ten 40-letni prawiczek nie za bardzo potrafi opisać. Jak wygląda seks? No bo nigdy nie współżył z nikim. Ci faceci o tym nie wiedzą. Oni myślą, że on też jakby no, jakiś tam kontakt miał. Więc próbuje opisać, jak to jest dotykać piersi. I mówi, że to jest tak, jakby dotykać, wiecie, no takie worki z piaskiem. <śm> <śm> I oni tak wszyscy się na niego patrzą, na zasadzie, co? To w ogóle nie jest tak. On mówi, no, 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 wiadomo, nie. I to jest dokładnie coś takiego, nie, że. No autor ewidentnie jakby... To jest jego wyobrażenie po prostu. Dlatego się pojawia Reksio. Mam smutną wiadomość. No? Yy, nic nie napisał nasz ulubiony pisarz. Kurwa, no wolno piszą ci pisarze jednak. <grym> bo co, bo liczyłeś, że kolejna książka no się, tak, się... No tak, no kurwa, my o tym gadaliśmy no półtora roku temu. No to już trochę minęło czas. Zadzie dwa lata prawie. No to... już Rusile w tym czasie napisał. Kurwa, macie. 20. On z samej... On kilka serii zaczął w ogóle nowych. <noise> no. Też nie każdy musi tak szybko, no ale chyba, no nie wiem. O, tutaj sobie zaznaczyłem e, znowu opis e, masturbacji, tym razem kobiecej. Daga haratała paznokciem błonę śluzową swej fortecy. Hmm. Czy ty wiesz, że on brał udział... Z Romanem Warszawskim i Waldim w dyskusji? Gej przeciwko światu. What? Krakowski liter. Z jakiej okazji? Czekaj, czy to. A swoją drogą, tu już skończyłem. Mogę Wam teraz tylko powiedzieć, jak się książka kończy, tu już więcej fragmentów nie zaznaczałem. Mogę Wam tylko powiedzieć, jaki jest ten wielki twist na koniec. No bo przecież nie będziecie czytać tej. Nie, no czekaj. Czekaj, czekaj. Nie jesteś gotowy na to, jak ta książka się kończy. Otóż okej. Uwaga, nie jesteście, nie jesteście gotowi na to. No. Nie. Te dwie dziewczyny chleją, no. wracają autem, potrącają faceta, kobietę i tam dziecko z wózkiem zostaje gdzieś na boku. Kobieta ginie, jest bardzo plastycznie opisane w ogóle jak tam ta kobieta ginie. I ten chłop na drzewie to jest ten morderca, który jakby ląduje na drzewie ten facet. I on tam umiera i tam jest, dobi mnie i się okazuje, że to jest ten facet właśnie, który porywał te kobiety. One o tym nie wiedzą w ogóle. Yy, I one twierdzą: O kurde, my mamy przejebane życie, więc zabijmy się razem. I się zabijają. A to dziecko? A to dziecko zawsze <słuch> gdzieś zostaje. Okej, okay, Czyli wszyscy zginęli. No generalnie to jest a, tak, a, tak. A policjanci? No ten jeden właśnie był policjantem, nie? A, i to ten, co umarł. No, a, tak. to była jego a ten drugi. Bo, bo to ja właśnie nie wiem, nie, nie, nie skumałem trochę o co chodzi z, 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 tą, z tą kobietą, która tam umarła, czy to była ta jakaś porwana, czy po prostu jakaś losowa kobieta przychodziła przez ulicę. A czyli te nastolatki, które uprawiają ze sobą dużo seksu w książce, jakby z fabułą są powiązane tylko w ten sposób, że zabijają tego mordercę, tak? Tak. Super. Tak, to jest takie, wiecie, no takie dzikie historie, no takie. No. Wiem, ja. Nie, powiem tak. Chciałem powiedzieć, że byłem tym dzieckiem, ale to nieprawda. Yy, to jest historia, jak się ut. Dobra, to ja to jak o... z jest no? no to, czy... Poproszę o jakieś podsumowanie. Jak, jak się czujecie teraz? Czy jesteście lepszymi ludźmi po tym, co Wam przeczytałeś? Ja się, ja, dla mnie to było odświeżające jeszcze, ja powiem. Bo ja teraz w pracy mam dużo takiego komercyjnego po prostu robienia rzeczy mhm. i jednak takie zapoznanie się z taką niczym nieskrępowaną twórczością i takim. Artystycznym po prostu folgowaniem penisom bardzo to przyjemne. Ja naprawdę ja wybrałem takie fragmenty, z których tutaj się mogliśmy trochę Heszkować, ale ogólnie tam jest dużo fragmentów z których nie ma jak hecheszkować, bo są po prostu straszne, ale tak autentycznie straszne, że jak wyciągnięte naprawdę z najgorszych czeluści jakiegoś darknetu i nie mam pojęcia. A jeszcze jest po to, jeszcze jest to trochę, znaczy wiadomo, że nie ocenia się człowieka po tym, jak wygląda, ale. No, Ale bo... ocenisz po tym, jak wygląda. Nie, tak? nie, nie, bo chodzi mi o to, że na przykład jak yy, był ten krakowski literat, nie, mm -hmm. czy tam reszta tych tam gości od Toksyn i tamten, to wszystko to były albo niespełniany bukowski z papieroskiem, po prostu, o, jestem taki, te jest, kobiety, yy", alimenty, albo właśnie takie twardziele, po prostu, że skóra, czarne koszulki i motory. <laughs> a pan Ignacio Szacki to jest. Taki twój kolega po prostu, który zawsze miał notatki na. Tak, to jest koleś, od którego się pożycza notatki tak, studia. i taki na studiach. i takie bardzo miły kulturalnego człowieka. Ma zdjęcia, po prostu. Jego zdjęcia to jest na Instagramie na spacerze z psem, w lesie gdzieś gra na skrzypcach i gra na skrzypcach w domu, a nie w jakiejś ciemnej sali z papierosami i ten. Ale słuchajcie, może tak trzeba żyć? Może tak to powinno wyglądać, że. Masz równowagę w życiu. Właśnie, że trochę stajesz... spacerku, a trochę po prostu tekstu o koprofili i nekrofili. No tak. No bo tutaj widzę, że też wydał inne książki, na przykład Rozstanie nad Morzem i, yy, i tutaj jest jakieś takie dziecko na, mm, na okładce, więc i ocena 8-7. A ocen? tak, 31 30... 30... ocen. No jest ja tak no, no ale w sensie, że pewnie... Więc może to jest taki apel do pana Ignacja, że może jakby, typie... Yy... Na no, co? Zrobił co chciał. Ja to szanuję, bo ja wiem, że ty masz taki, o, zakażemy tego, o A ja mam właśnie, że fajnie robi sobie różne rzeczy, ale też pewnie, bo zobacz. Napisał w 2020, no i to jest kurwa tempo. 2022 książka, 2023 dwie książki: Śnienie i Śmiertelne Pożądanie. I te dwie książki, które nie są tą książką, o której dzisiaj mówiliśmy, mają wysokie oceny, Aha. a ta ma niską. No. Więc może się sparzył po prostu na tych obstranych dildosach. Wyszedł na tych obstranych dildosach jak zabłocki na mydle. No. Czyli lepiej mieć dwa y, miękkie erotyki tak. niż obstrane Dildo, dildo możemy tak nieskończoność po prostu, gdzie obsranych deal do 6 tam nie ma no co jeść jest. Jest. dobra słuchajcie, koniec. koniec tego odcinka pa, a czekaj, powiem co za tydzień Dobre. bo za tydzień e, nie ma Mateusza bo jedzie tam w te różne trasy swoje opowiadać śmieszne rzeczy więc możecie go zobaczyć, kupić sobie bilet tam iść, a przyjdzie Bartek z Podcast i z okazji okrągłej 13 rocznicy wejścia na ekrany polskich kin filmu Kacwawa e, Zrobimy audio komentarz do filmu Kazwawa. Obejrzymy cały Kazwawa i sobie pogadamy o tym filmie, bo jest o czym. Pa! Pa! Audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.